offroadowo. No witam, lecimy raz dalej z tematem kukurydzy. Pokażę wam jak suszymy. A więc tu mamy z czarnila 18 ton zasypu. Generalnie tu jest suszarnia Pedrotki 20 ton suszarnie porcjowe. Pedrotki, bardzo dobra suszarnia, Ila. Pokażę wam jedną rzecz. Napęd przenośnika pionowego Rila. Cały pionowy przenośnik chodzi na jednym pasku. Także to jest beznadziejne. Teraz wam pokażę, jak jest rozwiązane we włoskiej suszarni Pedrotti. Proszę bardzo. 5 pasów, tu nie ma prawa nic stanąć, nic się ślizgać. To jest naprawdę, Włosi zrobili super suszarnię. To jest suszarnia kupiona z dużego gospodarstwa, gdzie głównie suszyła kukurydzę. Kupiliśmy ją używaną. Ma wymieniony cały pion na nowy. Także żadnych problemów, już drugi, trzeci sezon, żadnych problemów z nim nie było. Dobra, więc tak, to jest przyczepa, którą przed chwilą wysypałem. 18 ton. Czekaj, klasik z podwójną. Godzina 9:53. Jedziemy dalej z tematem kukurydzy. Właśnie wyjeżdżam. Dojeżdżam do pola, gdzie skończyliśmy wczoraj mucić, także będziemy kontynuować. To by było na tyle. Skończyliśmy pole. Wracamy do gospodarstwa. Muszę chłodnicę wygryźć, bo zakleja mi się strasznie ta siatka. Także muszę to zrobić teraz, jak dojadę. No i jadę dalej. Mam tam jednego klienta, takiego znajomego, który chce, żebym wymucił trochę 10 hektarów. Także lecimy dalej z tym tematem kukurydzianym. No. Godzina 16:35. Tak się sprawa przedstawia. Jak na razie. Ale już kończymy niedługo, już nie mam na co sypać. Wszystkie przyczepy mamy zasypane. Także słuchajcie, czekam na przyczepę.
aż przyjedzie. Nie mam na co sypać na razie. Ładuję suszarnię, opróżniają kosz. No i siedzę sobie i czekam. Sprawa wygląda tak. O, zaraz wam pokażę. Średnio sypie 13 ton na mokro. Wilgotność jest taka. No ona jest trochę mniejsza w rzeczywistości. Jakiś procent. No mamy 245 ton. Dzisiaj trzęsnęliśmy 18 hektarów. O ja, 13 godzin. Ale ja nie od. Na wysuszenie 1 tonoprocenta kukurydzy potrzeba około 2 litrów gazu. Przy zbiciu kukurydzy z 30% do 13%, czyli o te 17 tonoprocent razy 2 litry gazu, potrzeba 34 litry gazu. Litr gazu kosztuje około 1,50 zł. Czyli wysuszenie tony ziarna z 30% do 13 kosztuje około 50 paru złotych. Kosztuje nas sam gaz. No i to jest około 30% mniej niż na oleju opałowym. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty energii. Koszty pracy, no także około, myślę, 80-90 zł kosztuje nas wysuszenie tony ziarna kukurydzy. Ostatnie przyczepy, które nam zostały. Jeszcze trochę przyciągnęliśmy, przyczepy się zluzowały, trochę domuciliśmy, no ale teraz już kończymy, już zjeżdżamy, także dzisiaj prawie 19,5 hektara, mało radę, 300, nie. ...256 ton. Mokrej kukurydzy 13 ton na hektar, czyli całkiem nieźle. Dobra, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i zapraszam na mój kanał. Dobranoc.